Lubi pan spacerować po Paryżu? Lubię, bardzo lubię. To jest miasto, po którym się chodzi. No. Nawet jak się trzeba przeciskać przez te tłumy? Tu jest akurat wyjątkowy, turystyczny, ale to nie wszystkie miejsca są takie turystyczne. No ale to wiadomo dlaczego. No, a chodźmy tam dalej, bo ta perspektywa tu jest niesamowita. To jest imponujące to. Te nogi tej wieży Eiffla, jak człowiek się zbliży, to widzisz, co to jest za rozmiar tego wszystkiego. Przyjaciele wielu wróciło do Polski na przykład po wielu latach, a pan jednak trzyma się. Ja nie mam swojego miasta. Moje miasto rodzinne to Lwów i w związku z tym mam rodzinę zastępczą, czyli moje miasto to jest Paryż. To kocham to miasto i nie chcę myśleć, że nie mógłbym tu mieszkać. Basiu, Pan Wojciech jest takim mężczyzną, z którym można przeżyć tyle lat? Daje się? Tak, daje się. Mam ciekawe życie, a to, że to są pewne niewygody, no to związane z jego zawodem, ale ma niesamowite poczucie humoru i potrzebę, żeby się śmiać. Łatwo się śmiejemy, to jest takie prawdziwe rozładowanie napięcia. Zaliczcie mi z góry, ile możecie, a ja wam przedstawię rachunek za straty, jakie poniosłem podczas mojego pobytu w Hamburgu. No nie świnia. Karol, on mi już 3 razy powiedział świnia, a ja mu raz powiem, głupi! Niech się wam nie zdaje, że nie będę aktorem. To pana słowa. Moje. Mocne. Do komisji w szkole teatralnej. Zmusili mnie do takiego zachowania. Nie wysłuchali mnie. I miałem to poczucie podświadome, że się mną nie zajęli. Dlatego krzyknąłem tak. To była warszawska szkoła teatralna. Tak, tak. A w krakowskiej pana wysłuchali. I między innymi to mi pokazało, że ja jestem silny. W tym względzie, że mnie tak niełatwo jest złamać. Otwieramy fabrykę, no! Gdzie by się nie pojawił, to bezczelnie kamera, czy w teatrze wzrok widza pada na niego, bo jest tak wyrazisty w tym, co mówi, czy nie mówi, czy słucha. Jak to robi, nie wiem. Nie przyszliście do teatru dla samego teatru. Przyszliście zobaczyć potwora. Tego otworu. Kiedy on opowiada o aktorstwie, jest taka radość i taki żywioł, jak gdyby jego praca trwała dopiero rok. Jak gdyby miał świadomość, że wszystko dopiero przed nim. Ja tu jestem po raz pierwszy, ale mnie potrzeba dużo czasu, żeby to wchłonąć. Taka historia jest. My tak. Tak! Nie świruj! Idź! Na wybór!